Cześć, z tej strony Mati i witam Was w kolejnym odcinku, jednak na początku chciałbym prosić Was o kliknięcie przycisku subskrybuj, który znajdziecie na dole odcinka. Dzięki temu nie pominiecie żadnego kolejnego, a jeżeli spodoba Wam się ten filmik, pamiętajcie o zostawieniu lajka. Jak pewnie wielu z Was, tak i ja, uwielbiam gadżety i ostatnio napotkałem na jeden z fajniejszych, jakie kiedykolwiek spotkałem na swojej drodze odwiedzając Saturn czy MediaMarkt. To głośnik Bluetooth z lampką. Co mamy w zestawie? Bluetooth 3.0, lampkę w technologii LED, kartę microSD i 3-watowy głośnik. Oczywiście głośnik, jak zarzeka się producent, jest też wodoodporny, aczkolwiek jest to tylko standard IPX3, czyli lekkie zachlapania od wody. Dodatkowo możemy podpiąć się standardowym wyjściem AUX. Głośnik ten został wyprodukowany przez firmę Peak, a może i Pijak, ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, jak działa, więc otwórzmy go i zobaczmy, jak wygląda w środku. Przekonajmy się, jak ten pijak gra. Jak dla mnie coś sprawdza się świetnie, tym bardziej biorąc pod uwagę, że w rzeczywistości jest to 3-watowa lampka nocna zasilana z wbudowanej baterii, która dodatkowo gra głośno, wyraźnie, czysto. Co więcej, za jej rekomendowaną cenę 89 zł ciężko Wam będzie znaleźć cokolwiek innego, co będzie sprawiało moim zdaniem bardzo dużo radości, będzie świetnie wyglądało, grało naprawdę fajnie i wykonane z materiałów, które nie wydają się być tanie, a wręcz przeciwnie. Sprawiają wrażenie, że są wykonane naprawdę ze świetnej jakości. To już niestety koniec tego odcinka. Link do lampki i głośnika Pijak znajdziecie w opisie odcinka. Pamiętajcie o zostawieniu lajka, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!